Dzień dobry, kłania się Okszton. Na początku chciałem Wam wszystkim podziękować za subskrypcję. Zachęcam do dalszego subskrybowania kanału, za followki, które zostawiacie, za słowa dobre i te pouczające, bo każde słowo jest dobre i w jakiś sposób uczy. Chciałem Wam wszystko dzisiaj pokazać, raczej pokazać, chciałem Wam dzisiaj poopowiadać, co się wydarzyło w stosunku do tamtego tygodnia, gdzie tam podkładaliśmy matki, robiliśmy różne manewry. To jest rodzinka, której matka mi uciekła, sklenarka G10. Tutaj matka jest wygryziona z matecznika, czerwi już bardzo ładnie, bardzo dużo czerwiu. Miodek zbierają, tutaj będzie od 4 do 6 ramek dużych do wzięcia niedługo. Nadstawka jeszcze jest taka pustawa. Ale matki nie znalazłem, więc nie jest zaznaczona. Jak zwykle zresztą mam kłopot ostatnio ze szukaniem matek, jak było widać na poprzednich filmach i na live'ie. Także tutaj jest wszystko ok, ładnie czerwi, ładnie się rodzinka rozwija, wszystko jest tutaj ok. Druga rodzinka to są te nasze złośnice piękne. Tutaj matka natura działa dalej, nie znalazłem matki, podłożyłem w tamtym tygodniu matkę na ryzyko, no żeby zobaczyć, która matka zostanie, chyba została stara. Nową chyba wywaliły albo zcięły. No nie znalazłem przynajmniej żadnej pszczoły z czerwonym opalitkiem. Chyba że ściągnęły opalitek. To też się może zdarzyć. Myślę, że tutaj już przestaniemy kombinować. Tutaj zostawimy matce naturze. Niech sobie robi z tym ulem co chce. Jak chcą wymienić matkę, niech sobie wymienią. Jak gdzieś tam jakaś matka jest, która widzę, że czerwi, bo jajeczka są świeże. Wszystko jest, wszystko się powolutku rozwija. Może nie tak ładnie czerwi jak tamta. No ale czerwi, więc zostawiamy to naturze, nie będę już kupował matki, jeżeli dalej będą pszczoły takie złośliwe, złoślice, będą żarły, gryzły, to spróbuję w przyszłym roku, ale może kupię już matkę unasiennioną, ale warunek, muszę tu znaleźć matkę, zaznaczyć ją, żebym mógł zrobić podmianę tak, jak należy. Trzeci ul to są te pszczoły, które do mnie przyleciały, wędrowniczki. Tu matkę zaznaczyłem w tamtym tygodniu czerwonym opalitkiem. Nie wiem, czy jest tegoroczna, ale zostawiłem czerwone, dałem czerwony opalitek, bo, no bo przyleciały w tym roku, więc traktuję jako nową matkę. I tutaj jest wszystko ok, rozwija się to. Najmniej miodu z nich wszystkich zbierają na razie, najmniejsze zapasy mają, no ale trzeba też pamiętać, że ta rodzinka przyleciała do mnie nie była za duża. A radzą sobie, rozwijają się powolutku, zabrałem im tylko ramkę z węzą, którą dałem w tamtym tygodniu, bo jej po prostu nawet nie ruszyły, nie zaczęły, więc wziąłem po co ma tu leżeć, wykorzystam ją może do innego ula, jak się zacznie gdzieś za duży rozwój iść, żeby im dać do odbudowania. No i tyle można tej rodzince powiedzieć, rozwija się, miejmy nadzieję, że do zimy się przygotuje, będzie wszystko ok. No i ostatnia rodzinka to jest ta uciekinierka, to znaczy to jest ta Wiktoria, była tu Wiktoria Krainka, która matka została zlikwidowana tydzień temu. Dzień później podłożona matka G10 sklenarka. Na tą chwilę jest tak, że matka goni po ramkach. Chyba się nie unasieniła, bo nie widziałem świeżych jajeczek, ani czerwi, ani nic takiego. To wszystko jest jeszcze stare z tamtej matki. Usunąłem mateczniki, które w międzyczasie powstały. No i tyle. No i czekamy. Zobaczymy. Skontrolujemy za tydzień, dwa tygodnie. Zobaczymy. Może za trzy tygodnie. Nie wiem. Muszę z pszczołą też dać trochę spokoju, żeby sobie spokojnie przygotowywały się do zimy. Na pewno będę tu w przyszłym, no w przyszłym to chyba nie. Ale będę tutaj na pewno na coś kontrolował, więc sprawdzimy wtedy, jak ta matka sobie radzi. Mam nadzieję, że mateczników sobie już nie będą robić, tylko przyjmą tą matkę jak swoją. Do tego wszystkiego jeszcze dostały profilaktycznie po cegiełce z kwasem mrówkowym na leczenie profilaktyczne, bo jest dzisiaj ciepło, ma być parę dni ciepło, więc fajnie będzie to odparowywać. Niech się trochę podleczą, no i takie leczenie większe to pewnie zrobimy we wrześniu, ale na tą chwilę dałem profilaktycznie, żeby zapobiegać tak temu, co się może wydarzyć. Także jeszcze raz dziękuję za followki, za subskrypcję. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się. Hej.